Dzień dobry, 10:40, właśnie jestem po treningu, czuję się świetnie. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, dzień bez żarcia. Ja przywitałem swój dzień od 250 ml zsiadłego mleka prosto od krowy, butelki wody oraz kawusi z mlekiem. Taki bardzo dzisiaj przyjemny lub mało przyjemny temat, zależy jak dla kogo, testerzy kebabów. Nie wiem, czy śledzicie TikToka albo YouTube'a, ale od jakichś 2 lat mamy pełen wysyp różnego rodzaju odklejeńców, którzy jeżdżą po całej Polsce i testują to paskudne żarcie, tą padlinę, która ukrywa się pod nazwą kebab. Ja doskonale wiem, że to smakuje, jest dobre i tak dalej, ale pamiętajcie jedno, to co smakuje najlepiej, no z reguły najlepsze nie jest. 80% tego, co znajduje się w kebabie, to jest po prostu sam tłuszcz, który zapycha nam żyły, doprowadza do stanów bardzo kulawego zdrowia, do miażdżycy, do różnych chorób wieńcowych i tak dalej, ale przede wszystkim też otyłości. No, niektórzy testerzy kebabów dorobili się już sporej masy, blisko 140 kg i mają małe problemy z poruszaniem się. Także brawo, brawo, gratuluję. Jesteście na wspaniałej drodze, aby w niedalekiej przyszłości przypominać bestię otyłą zamiast człowieka. Oczywiście, jeżeli kogoś nie stać na dobrej jakości jedzenie, no to nie ma nic w tym złego, że zje sobie raz na jakiś czas kebab za 20 zł. Ale ogólnie, trend, który jest ogólnie kreowany na TikToku i na YouTubie obecnie, to jest obżeranie się tą padliną, obżeranie się tym żarciem, czego ja nie jestem jakimś wielkim fanem, wręcz apeluję do Was, nie róbcie tego. Nie róbcie tego z kilku przyczyn. Przede wszystkim, jesteśmy tym, co jemy. Jeżeli chcemy mieć fajną cerę, jeżeli chcemy czuć się dobrze, jeżeli chcemy, żeby nasze ciało było w jak najlepszej formie, to musimy do tego ciała doprowadzać jak najwięcej dobrej jakości żywienia, składników mineralnych, witamin, minerałów itd., itd. A jeżeli chcemy śmierdzieć, być grubi, otyli i nie zależy nam na naszym zdrowiu, wtedy tak, proszę obżerać się jak największą ilością tej padliny zwanej kebabem. Ten trend ogólnie wziął się jakoś 2 lata temu od niejakiego Mr. Krycha, który zaczął testować kebaby na polskim kanale YouTube oraz na TikToku. W miastach takich jak Rzeszów czy też Lublin podobno są ulice długie i szerokie, gdzie stoi Buda przy Budzie i tam ludzie sprzedają tą paskudną padlinę. No, trend, który obecnie jest kreowany na TikToku, nie jest niczym dobrym i na pewno to nikomu nie wyjdzie na zdrowie. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że nie każdego stać na dobrej jakości jedzenie, ale żeby wrzucać w siebie 4, 5, 6 kebabów dziennie, to jest wielka przesada i apeluję, nie róbcie tego, ponieważ pamiętajcie jedną zasadę. Jesteśmy tym, czym jemy. Jeżeli zależy Wam na Waszych, na sobie samych, to proszę Was, zadbajcie o siebie. A jeżeli macie wyjebane na siebie, to nawpierdalajcie się tej chorej padliny i zdechnijcie na zawał serca.